było potwierdzenie, że jego nie ma, to na jakiej podstawie oni tam zostali? Tak? Co z dzieciakami, które siedziały na lekcji z tymi dziewczynami? One sobie chodzą, oni są w domu, to dlaczego ci nie mogą? No dla mnie to... No to troszeczkę tak, no nie na miejscu to wszystko, tak? Jest tam naprawdę ponad 200 osób, więc równie dobrze w ogóle mogli nie mieć kontaktu z tymi dziewczynami, a mimo wszystko siedzą tam. No to... Jakie plany na najbliższe dni? Jak długo będzie w domu? No na pewno kilka dni, no i co? Przygotowania do matury, nie? No i tyle, no. Teraz, wie pani, to musiałby się chyba przedstawiciel sanepidu wypowiedzieć w tej kwestii, czemu to tak jest. Myślę, że działali w ramach przepisów. Czy nam się to podoba, czy nie? Mi też, nie? A natomiast, no, na miejscu tej pani nie wiem, czy bym zaryzykowała. Jeżeli przepisy stanowią, że powinna być kwarantanna, no to myślę, że dlatego to zostało zrobione. Jak wynik był negatywny, to się nie obawiałam. Natomiast dzieci wiem, że liczyły na to, że będą mogły przyjechać na chwilę do domu. Niemniej chyba najtrudniejszy był pierwszy dzień dla nich. Takie były rozbite, a później już się poukładały. I wychowawcy też, i z tego co wiem, było im tam całkiem wesoło. Moje dziecko jest w 8 klasie Szkoły Mistrzostwa Sportowego, więc dzieci nawet zrobiły sobie boisko i grały na kolanach w siatkówkę. Zostały im tam dostarczone też jakieś sprzęty, żeby mogły trochę ruchowo coś porobić. Także ona ogólnie, no poza tym, że nie mogły wychodzić, była piękna pogoda, no to pozytywnie. Tak, myślę, że to wszystko zostało dobrze zorganizowane, włącznie z tym, że pani wychowawczyni przynosiła im zapasy, no bo te dzieci jednak mają metabolizm taki rozbujany, więc głodne były przy trzech posiłkach. Natomiast no, pani wychowawczyni, bo to cała jej klasa, przynosiła im tutaj do bramy jedzenie. Także z mojej strony i z tego, co mówiło moje dziecko, to bardzo pozytywnie. Jak pan ogólnie postrzega tę całą kwarantannę? Bez sensu. Dlaczego? No dlaczego miały być tutaj? W sumie i tak chodziły. Nie było żadnych tam po pokojach, że były rozstawione, tylko że po prostu wszyscy tam chodzili. Jak zarazki, to zarazki się roznoszą wszędzie. Czyli według pana wystarczyłaby kwarantanna domowa? A dlaczego nie? W sumie jak kwarantanna, to kwarantanna. No to... W domu tak samo, przecież inne przypadki też są, że jak są kwarantanne, to siedzą w domu, nie? Jak przy chwilą wyszliśmy, to czułem trawę. A co było najgorsze? Odosobnienie?
brak możliwości bezpośredniego kontaktu z najbliższymi? No dobrze. Nie to też. Cieszysz się? Fajnie było? No, fajnie było. Ile czasu będziesz teraz w domu i czy cieszysz się, że trochę będziesz spędzał z rodzicami? Myślę, że tak z 3 dni max, żeby odpocząć, odespać i powrót do szkoły, do nauki. Czego wam najbardziej brakowało? Rodziców, ale był kontakt z rodzicami, więc niczego. Był kontakt, było świetnie. No. Młodzież opuściła zaraz po otrzymaniu decyzji internat. Wyszli tańcząc poloneza, potem odtańczyli belgijkę. Niektórzy biegają pobieżni, muszą teraz rozładować swoje emocje i potrzebują na pewno ruchu. Także część wyjechała do domu, część rodzice przyjechali tutaj ich uściskać i przytulić. Większość zostaje, idzie zaraz, myślę, po jakiejś pewnie godzinie, kiedy się już uspokoją i wyciszą, idzie spać. Także wszystko jest już dobrze i mamy nadzieję, że jutro lekcje rozpoczną się zgodnie z planem. I wrócimy do normalnego funkcjonowania placówki. Bo pani też widać, że wielka ulga, uśmiech na twarzy. Tak, no oczywiście jest to ogromne szczęście, że mogą już opuścić internat, że kwarantanna została odwołana. Tak, wszyscy się bardzo cieszą. A kiedy formalnie ruszą zajęcia dla tych dzieciaków z internatu? Bo wiemy, że część z nich pojechała z rodzicami do domu i ci rodzice deklarowali, że no jutro tutaj do szkoły nie przyjadą, dopiero 2-3 dni i będą wracać spokojnie. Rodzic w każdej sytuacji może usprawiedliwić nieobecność dziecka, jeżeli zachodzi taka konieczność. Wszyscy uczniowie wracają jutro na zajęcia dydaktyczne zgodnie z planem. Należy im się trochę odpoczynku. Myślę, że tutaj nie było im wcale tak źle, bo ich tutaj informacje zwrotne są bardzo pozytywne, że było im bardzo dobrze, bardzo dziękowali za opiekę wychowawców, za organizowanie im tego czasu, także mamy także pozytywne informacje od rodziców, także jesteśmy zadowoleni wszyscy, że się już to skończyło. Uczniowie.